Dawno, dawno temu w odległym lesie mieszkała mała żabka o imieniu Tidalik. Tidalik uwielbiał się bawić w słoneczne dni. Pewnego dnia spotkał swoich przyjaciół nad jeziorem i razem skakali po kwiatach lotosu. Osiem, dziewięć i dziesięć. Wygrałem! Wygrałem! Udało się! Wygrałem! Brawo, Tidalik! Znowu to zrobiłeś! Ta zabawa w skakanie bardzo zmęczyła wszystkie żaby i bardzo chciało im się pić. Chodźmy, napijmy się trochę wody. Trójka żabich przyjaciół spotkała się na wielkim liściu i wszyscy zaczęli pić wodę. Tidalik pił tak szybko, że inne żaby zaczęły go ostrzegać. Tidalik, pij wolniej, będziesz miał rozdęty brzuch. Ale jestem bardzo spragniony. Chcę pić jeszcze więcej. Myślę, że powinniśmy go powstrzymać. Po chwili Tidalik, którego brzuch był spuchnięty od wody, nagle przestał pić. Ponieważ w jeziorze nie było nawet kropli wody do picia. Aha, przed chwilą było tu dużo wody. Co się z nią stało? Całą ją wypiłeś, Tidalik! Co? No dobra, ale czuję, że w ogóle nie piłem wody. Wysuszyłeś jezioro pijąc, Jak możesz nadal być spragniony? Gdzie jeszcze mogę znaleźć wodę w tym lesie? Powiedz mi szybko! Za tymi gigantycznymi drzewami jest potok! Cicho! Dlaczego to powiedziałaś? A jeśli teraz wypiję cały potok? Tidalik ze spuchniętym brzuchem odskoczył od swoich przyjaciół. Żabi przyjaciele, którzy patrzyli ze zdziwieniem, natychmiast poszli powiadomić gigantycznego hipopotama. W tym czasie gigantyczny hipopotam odpoczywał pod drzewem, a jego asystent Lis był na warcie tuż przed nim. Witaj, Lisie. Pilnie chcemy porozmawiać z gigantycznym hipopotamem. Jest teraz w głębokim śnie. Lepiej go obudź, to bardzo ważne. Co według was może być ważniejsze niż jego głęboki sen, małe żabki? Lisie, pośpiesz się, inaczej nie będziemy mieli ani kropli wody do wypicia, ani do umycia. Kiedy Lis zobaczył strach i pośpiech żabek, obudził gigantycznego hipopotama. Hipopotam otworzył szeroko oczy i pochylił się nad dwoma żabimi przyjaciółmi. Żaby opowiedziały, co się stało. A potem wskoczyły na głowę gigantycznego hipopotama i razem ruszyli na poszukiwanie Tidalika. Jeśli zabraknie nam wody, będzie to katastrofa dla wszystkich zwierząt w dżungli. W tym momencie rozdęty Tidalik przybył nad brzeg potoku. Tu jest woda, pyszna woda. Królik, który widział, jak żaba Tidalik pije wodę przy potoku, miał podejść do brzegu i napić się wody. Ale żaba go ostrzegła. Hej, króliku, cała woda tutaj jest moja. Idź pić wodę z innego miejsca. Ale nie ma tu innej wody. Nawet jezioro wyschło. Żaba wypiła całą wodę z potoku, nie słuchając, co powiedział królik.
teraz miała jeszcze większy brzuch niż wcześniej. Gdzie jeszcze mogę znaleźć wodę? Oczy królika powiększyły się ze zdziwienia. Wypiłeś całą wodę z potoku, zanim zdążyłem się napić. A ty nadal chcesz pić? Tak. Wypiłem jezioro, skończyłem potok. Wypiję całą wodę. Tidalik nadal szukał wody w lesie, a jego wielki brzuch powiększał się przy każdym łyku. Gdziekolwiek zobaczył małą kałużę, zaczynał ją pić i pić. Mieszkańcy lasu byli bardzo zaskoczeni, gdy zobaczyli wyschnięte jezioro i potok, który już nie płynął. Ani sowa nie mogła znaleźć wody, ani gazela. W końcu gigantyczny hipopotam i żabi przyjaciele zobaczyli smutnego królika stojącego nad brzegiem potoku. Czy widziałeś tu żabę, która łaknie wody, króliku? Tak, poszedł w tę stronę. Wypija nawet maleńkie kałuże utworzone przez deszcz. Gigantyczny hipopotam biegł z całej siły i podążał śladem Tidalika. A za nim podążały inne leśne zwierzęta. Żaba Tidalik miał właśnie wypić ostatnią kałużę, jaką znalazł, gdy przed nim pojawił się hipopotam i odwodnieni mieszkańcy lasu. Tidalik, przestań! Wypiłeś całą wodę w lesie i nie zostawiłeś nam wody do picia. Musisz oddać wodę z jeziora i potoku. Twoi żabi przyjaciele mówią prawdę, Tidalik. Ogromny hipopotam, taki jak ja, i ten mały ptaszek, którego widzisz, też potrzebują wody. Nawet rośliny, drzewa i owady potrzebują wody. Proszę, otwórz usta i oddaj nam wodę, którą trzymasz w brzuchu. Mimo że mieszkańcy lasu błagali Tidalika, którego brzuch był pełen wody, nie chciał oddać wody, którą wypił. Och, co my zrobimy? Jeśli uda nam się go rozśmieszyć, nie będzie mógł dłużej się powstrzymać i odda całą wodę. Tak, świetny pomysł. Poza tym Tidalik uwielbia się śmiać. Królik znalazł kapelusz i zaczął zabawiać żabę. Chociaż Tidalik uważał królika za zabawnego, udało mu się powstrzymać, żeby się nie zaśmiać. Tym razem panda była na scenie. Zaczął tańczyć tak śmiesznie, że wszyscy w lesie zaczęli się z niego śmiać. Ale Tidalik nie śmiał się z tańca pandy. Potem mała wiewiórka szybko zaczęła rysować obrazek. Mieszkańcy lasu zaczęli czekać z niecierpliwością. Wszyscy się śmiali, gdy wiewiórka pokazała im to, co narysowała. Ale nie Tidalik. W końcu gigantyczny hipopotam pojawił się na scenie. Nie po to, by ich rozśmieszyć, ale w złości. Teraz jestem bardzo zły, Tidalik. Gigantyczny hipopotam zaczął od swojego ogromnego ciała, skacząc i chrząkając nerwowo jak żaba. Wszystkie zwierzęta się śmiały, bo to, co robił hipopotam, wyglądało zabawnie. W końcu Tidalik nie mógł tego znieść i zaczął się śmiać. Gdy tylko jego usta się otworzyły, cała woda, którą wypił, wytrysnęła wszędzie. Jezioro powróciło do swojego pierwotnego stanu. Potok znów zaczął płynąć i nawet małe kałuże w końcu wróciły na swoje miejsce.
Gdy Titalik się śmiał, jego brzuch się skurczył i znów zaczął wyglądać jak urocza żaba. Dobra robota, Titalik. Nie zostawiłeś wszystkich mieszkańców lasu spragnionych. Nie masz już dużego brzucha. Możesz łatwo skakać po liściach lotosu. Och, miałem tak ogromny brzuch. Teraz czuję wielką ulgę. Następnym razem, gdy poczujesz pragnienie, pomyśl o innych, nie tylko o sobie, Titalik. Wszyscy w tym lesie potrzebują wody tak samo jak ty. Na przykład ja muszę iść i się wykąpać już teraz. Macie rację, przyjaciele. Mieszkańcy lasu byli bardzo szczęśliwi, że znów mają wodę. Bo woda to najcenniejsza część lasu. Piernikowy ludzik w wielkim mieście. Dawno, dawno temu żył sobie piernikowy ludzik, który próbował uciec ze swojej wsi. Biegnę, biegnę, tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Hehehehe, uhu! Piernikowy ludzik biegł tak szybko, że starsza kobieta, duża krowa, pulchna świnka, zdezorientowany kurczak, głodny lis i naiwna wrona nie mogli go dogonić. Och, jestem taka zmęczona. Nie damy rady złapać piernikowego ludzika. Wróćmy na naszą farmę. Biegnę, biegnę, tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik, który biegł już przez długi czas, w końcu dotarł do miasta. Jednak miasto było tak zatłoczone, że biegając między nogami ludzi, czuł się bardzo zagubiony. Ojej, bieganie po mieście jest trudniejsze. O wiele trudniejsze niż bieganie na wsi. Fiu! Piernikowy ludzik wbiegł na miejski targ. Kiedy mijał stoisko z rybami, przez przypadek wszystkie zrzucił. Biegnij! Sprzedawca, którego ryby spadły na ziemię, zaczął gonić piernikowego ludzika. Ojej, złapię cię, piernikowy ludziku! Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. No dalej, rybaku. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Nikt mnie nie może złapać. Piernikowy ludzik, uciekając przed rybakiem, przeskoczył nad odpoczywającym kotem. Kiedy miejski kot poczuł zapach pysznego, świeżo upieczonego wiejskiego pierniczka, natychmiast podekscytowany zaczął go gonić. Złapię cię! Miau! Biegnij, biegnij, tak szybko jak potrafisz, kotku. Rybak właśnie próbuje mnie złapać, ale nikomu się to nie uda. Tobie też nie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Podczas gdy rybak i kot gonili piernikowego ludzika, zauważył ich pies gryzący kość. Pierniczek. I to bardzo smakowicie wyglądający pierniczek. Nie uciekaj! Złapię cię! Piernikowy ludzik natychmiast zauważył, że pies go goni. Biegnij, biegnij tak szybko jak potrafisz, piesku. Rybak właśnie próbuje mnie złapać i nawet zrzędliwy kot. Ale nikomu się to nie uda. Tobie też nie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Jestem najszybszy na świecie! Podczas gdy piernikowy ludzik, za nim rybak, zrzędliwy kot i ogromny pies biegli ulicami miasta, miejski szczur obgryzający ser właśnie ich zauważył. Czuję zapach pysznego pierniczka. Kogo obchodzi ser? Więc miejski szczur dołączył do pościgu. Biegnij tak długo jak chcesz, piernikowy ludziku. Przede mną nigdy nie uciekniesz.
biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz, miejski szczurku. Rybak, zrzędliwy kot i pies nie potrafią mnie złapać. Tobie też się nie uda, bo jestem piernikowym ludzikiem. Hehehe. Piernikowy ludzik biegł tak szybko, że pozostawił rybaka, zrzędliwego kota, dużego psa i miejskiego szczura w tyle. Jestem najmądrzejszym i najszybszym ciasteczkiem na świecie. Tak, posłuchajcie mnie wszyscy. Nikt mnie nie złapie, ponieważ jestem piernikowym ludzikiem. Piernikowy ludzik! Tak jest! Piernikowy ludzik nagle wpadł do kanału, ponieważ kiedy biegł, nie zauważył kratki, która była tuż przed nim. Po chwili rybak, zrzędliwy kot i duży pies, którzy dogonili piernikowego ludzika, popatrzyli na kratkę, a potem spojrzeli na miejskiego szczura. Nie patrzcie tak na mnie. Jestem miejskim szczurem. Nigdy nie wejdę do kanału. Kiedy zdali sobie sprawę, że nie uda im się złapać pierniczka, wszyscy postanowili wrócić do domów. Ale nawet wpadnięcie do kanału nie mogło zatrzymać piernikowego ludzika. Z niezwykle dużą zwinnością jak na ciastko wspiął się i wyszedł z kanału. Rybak, kot, pies i szczur miejski, kiedy tylko zobaczyli, że piernikowy ludzik wyszedł z kanału, natychmiast zaczęli go gonić. Żaden kanał ściekowy w mieście nie może mnie powstrzymać, ponieważ jestem piernikowym ludzikiem! Nagle piernikowy ludzik został uwięziony pomiędzy pędzącymi samochodami na samym środku drogi. Jakby tego było mało, rybak, kot, pies i szczur zbliżali się do niego bardzo szybko. Samochody i rowery przejeżdżały obok niego od prawej do lewej, przed nim, za nim, wszędzie. Prawie został przejechany przez samochód. Piernikowy ludzik był bardzo przerażony. O nie, i co mam teraz zrobić? Jeśli samochód mnie przejedzie, to zniknę. Co mam teraz zrobić? Tymczasem przebiegła mewa, siedząca na światłach, zauważyła piernikowego ludzika. Pierniczek? Sam na środku drogi? Zaczekaj na mnie, piernikowy ludziku. Mewa podleciała do piernikowego ludzika. Myślę, że mnie potrzebujesz. Jeśli chcesz, mogę cię zabrać ze środka tej drogi. Ale co jeśli chcesz mnie przechytrzyć i zjeść? Nie martw się, jestem dziś pełna, nie chcę cię zjeść. Piernikowy ludzik zaufał mewie i natychmiast na nią wskoczył. Rybak, kot, pies i miejski szczur widzieli piernikowego ludzika odlatującego na grzbiecie mewy. Teraz nie mogli go już złapać, patrzyli bezradnie jak się oddala. Mewa przeleciała wysoko ponad ruchem ulicznym i wysoko poza zasięgiem wszystkich innych stworzeń, które chciały złapać sprytne ciasteczko. Piernikowy ludzik ledwo się trzymał z powodu silnego wiatru. Mewo, przyjacielu, leć trochę wolniej, inaczej wiatr mnie zwieje i spadnę. Jeśli spadniesz, to spadniesz. Złapię cię dziobem i wylądujesz w moim brzuchu. W tym momencie piernikowy ludzik nie mógł się już dłużej utrzymać na mewie i zaczął spadać. Kiedy mewa miała właśnie go złapać i pożreć, pojawiła się przed nim ogromna chmura. Gdzie ten pierniczek? Odsuń się, chmura! Odejdź! Piernikowy ludzik miał szczęście i spadł na miękką chmurkę. Potem przeskakiwał z chmury na chmurę, jak po drabinie, i znowu wylądował. Ani razu nie zatrzymał się, żeby spojrzeć za siebie. Gdy tylko wylądował, natychmiast zaczął biec. Biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz. Rybak, zrzędliwy kot, duży pies i miejski szczur nie potrafili mnie złapać. Nikt mnie nie może złapać, bo jestem piernikowym ludzikiem. Najszybszy piernik na świecie.
Piernikowy ludzik po prostu biegł. Jeśli pewnego dnia zobaczysz pierniczka biegnącego między twoimi stopami, nawet nie kłopocz się, by go gonić, ponieważ jest piernikowym ludzikiem i nikt inny nie może go złapać. Jestem najszybszym piernikiem, jakiego widzieliście! Dawno, dawno temu, w bujnym lesie, mieszkała mała mysz. W sąsiedniej jaskini mieszkał ogromny niedźwiedź. Wielki niedźwiedź, który kilka miesięcy temu zapadł w zimowy sen, ciągle spał i głośno chrapał. Pewnego dnia mała myszka podeszła do niego, aby go obudzić, ponieważ nie mogła spać przez całą zimę z powodu głośnego chrapania niedźwiedzia. Niedźwiedziu! Panie niedźwiedziu! Hej! Nadeszło lato! Możesz się już obudzić w każdej chwili! Jednak niedźwiedź nadal się nie obudził. Mała mysz podeszła do niedźwiedzia z trąbką. Dmuchnęła w trąbkę tak mocno, jak potrafiła. Ale niedźwiedź nadal spał. Podczas gdy mała mysz błąkała się bezsennie po lesie, spotkała kilku przyjaciół. Co się stało, mała myszko? Dlaczego jesteś smutna? Ach, przez całą zimę nie mogłam spać z powodu chrapania niedźwiedzia. Nadeszło lato, a on nadal się nie budzi. Może lew, król lasu, może ci pomóc. Co? Dlaczego miałabym z nim porozmawiać? Ponieważ lew ryczy tak głośno, że wszyscy podskakują, kiedy słyszą jego donośny głos. Chociaż mała mysz była trochę przestraszona tą myślą, udała się do lwa, króla lasu, aby poprosić go o pomoc. Lew spał przed swoją jaskinią. Mała mysz była przerażona, gdy zobaczyła potężną bestię, więc postanowiła wrócić do domu. Ale kiedy przypadkowo nadepnęła na gałąź przed nią, wielki kot się obudził i cichy, drżący głos dotarł do jego uszu. Co to za hałas? Co robisz przed moją jaskinią? Cóż, królu lasu, przepraszam, że cię obudziłam, a więc przyszłam prosić o pomoc. Nie jesteś nawet wielkości mojej przekąski, maleńka myszko. Dlaczego mam ci pomóc? Drogi przerażający lwie, musisz obudzić mojego sąsiada, wielkiego niedźwiedzia, który nie budzi się z zimowego snu. Jestem mała i mam cichy głos, nie mogę go obudzić w żaden sposób, ale twój jeden ryk może pomoże. Nie mam czasu na taką małą, malutką, bezużyteczną myszkę jak ty. Ja jestem królem lasu. Lew odszedł bez chęci pomocy. Poszedł w głąb lasu, gdzie nikt go nie widział. Oparł się o drzewo i zaczął się drapać jak szalony. Lwa tak swędziało, że nie chciał, aby ktokolwiek go widział w takim stanie, ponieważ był królem lasu. Z drugiej strony mała mysz wracała ze smutkiem do domu i słyszała drapanie z głębi lasu. Kiedy z ciekawości udała się tam, skąd dochodził głos, zobaczyła lwa. Co więcej, lew drapał się bez przerwy. Mysz natychmiast zbliżyła się do lwa. Kiedy lew ją zobaczył, przestał się drapać, ale było jasne, że nadal odczuwa ból i dyskomfort z powodu swędzenia. Panie lwie, co się stało? Nie wiem, myszko, nie wiem. Nie mogę przestać się drapać. Nic nie widziałaś ani nie słyszałaś, myszko. Zrozumiano? Idź już. Mysz uważnie zaczęła obserwować lwa i zobaczyła kilka małych pcheł skaczących w jego futrze. W tym momencie mysz zrozumiała, dlaczego kot tak bardzo się drapie. Aha! Masz pchły! Pozwól, że ci pomogę. Jak możesz mi pomóc? Jesteś tylko myszą. Zostaw mnie w spokoju. Mała myszka odważnie na niego wskoczyła, ignorując niegrzeczne komentarze lwa. Co ty robisz? Zejdź ze mnie!
Mysz zaczęła czołgać się przez grube, niechlujne futro i wyrzucać wszystkie pchły. Ale to jeszcze pogorszyło sytuację lwa. Zaczął drapać się pazurami. Au! Ej! Auć! Au! Lew nie mógł znieść swędzenia i oparł się plecami o drzewo, tym razem zaczął się drapać w prawo i w lewo. O nie! Prawie mnie przygniotłeś! Nie mogę przestać! Nie mogę przestać! Im bardziej po mnie biegasz, tym bardziej swędzi! Zejdź ze mnie, myszo! Lew pobiegł do jeziora w pobliżu i szybko wskoczył do wody. Mysz na jego plecach prawie utonęła. Panie lwie, wychodź natychmiast z wody albo utonę! Lew, król lasu, wyszedł z jeziora, a potem zaczął się suszyć. Potrząsał swoim ciałem tak mocno i tak szybko, że mysz ledwo była w stanie utrzymać się na tym bezmyślnym lwie. Prawie opanowałam swędzenie, panie lwie. Jeszcze tylko trochę w lewo. Lew wreszcie się powstrzymał. W międzyczasie mysz wyrzuciła kilka ostatnich pcheł, które na nim pozostały. Jak się teraz czujesz? Tak jakby... Cóż, jakby zniknęło swędzenie. Ponieważ pozbyłam się wszystkich twoich pcheł, panie lwie. Lew był zawstydzony, ponieważ wcześniej był niemiły. Poprosiłaś mnie o pomoc, a ja spojrzałem na ciebie z góry, myszko. Ale nadal zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy, aby uratować mnie z tej trudnej sytuacji. Dziękuję. Szanuję cię za to. Nie ma za co, panie lwie. Chodź, skocz na moje plecy i zabiorę cię do domu. Kiedy mała mysz i duży lew dotarli do domu myszy, usłyszeli głośne chrapanie dochodzące z jaskini wielkiego niedźwiedzia. A, co tu za hałas? Następnie weszli do jaskini. A, miałaś rację, myszko. Nadeszło lato, a wielki niedźwiedź ciągle śpi. Musimy go natychmiast obudzić. Lew, król lasu, wziął głęboki oddech i ryknął tak mocno prosto w uszy wielkiego niedźwiedzia, że nawet kamienna podłoga jego jaskini się zatrzęsła. Dzięki temu potężnemu rykowi niedźwiedź w końcu się obudził i wybiegł z jaskini. Co się stało? Czy coś jest nie tak? Co się stało? Czy wyszło słońce? Czy to lato? Gdzie jest lato? Podczas gdy wszystkie leśne zwierzęta śmiały się z wielkiego zaspanego niedźwiedzia... Mała myszka była bardzo ucieszona, że chrapanie wreszcie się skończyło. Adi se baba.